Cześć, ja nazywam się Piotr, ty oglądasz kanał Metalurgia i jeśli nie wykrzaczy mi się render, to ten filmik wyląduje na kanale w czwartek. Dzisiaj chciałem opowiedzieć ci o najnowszej płycie zespołu Wardruna zatytułowanej Kwitraw. Wardruna to swego rodzaju zespół fenomen. I to nie tylko dlatego, że grają fenomenalną muzykę. Dawno, dawno temu Einar Selvik postanowił, że znudziło mu się granie metalu, znudziło mu się bębnienie w Gorgoroth i postanowił zająć się czymś innym, tworzeniem muzyki takiej, której on sam chciałby słuchać. Wardruna utorowała drogę całej fali zespołów grających muzykę folkowo, tożsamościowo, starożytno-ambientowo-pogańską, o, tak to nazwijmy. Wcześniej nikt raczej się nie spodziewał, że w tym jest jakikolwiek pieniądz, że w tym jest jakikolwiek appeal dla publiki, no bo nie powinno nas to nawet dziwić, prawda? Metalowiec swoich wikingów kocha. Wiedział o tym już Richard Wagner, wiedzieli o tym Led Zeppelin, wiedział o tym Corton. Ale ten wiking selvikowy, ci wikingowie Wardrunowi byli czymś zupełnie innym. Selvik powiedział metalowcu, daj sobie na wstrzymanie, zostaw te głośniki, zostaw te gitary, niepotrzebne nam tu bombastyczne, grzmiące rogi, niepotrzebna nam tu niesamowita produkcja, pójdziemy do lasu. Tu jest mój kumpel Sven, on ma bęben, będzie walił w niego przez 10 minut, tu jest moja dziocha Helga, będzie deła w fujarkę z rogu łosia i posłuchamy razem śpiewu ptaków, szumu, potoku, szelestu liści, czegokolwiek i będzie fajnie, zaufaj. No i okazało się, że rzeczywiście było bardzo fajnie, ludzie zaufali Selvikowi, zaufali jego wizji i to połączenie ambientu z stojące na przecięciu jakiejś rekonstrukcji z wyobrażeniem jednak o tamtych czasach, okazało się, że bardzo się przyjęło. Dlaczego tak się stało? No mam pewną teorię. Udało mi się rozmawiać z muzykami grającymi właśnie w zespołach wykonujących podobną muzykę, która stara się odwoływać do tych starych czasów, do czasów przedchrześcijańskich, do jakichś tradycji, które często są rekonstruowane na podstawie jakichś szczątkowych zapisów. No oczywiście tworzą w ten sposób jakieś wyobrażenia o nich, budują na tym swoją sztukę. I refleksja, która się przewijała w tych rozmowach, była taka, że dzisiejsze czasy pełne są chaosu informacyjnego, życiowego. Żyjemy w ciągłym pędzie, cały czas gdzieś coś nas gna. Nawet w tej izolacji, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatni rok, musicie przyznać, że chyba nigdy wcześniej nie spotkaliście się z takim nawałem bodźców w postaci właśnie wiadomości wylewających się z waszych feedów. Takiej rzeczywistości, której tak naprawdę tracicie jakieś tam oparcie, gdzie cały czas jesteście bombardowani z różnych stron propagandą różnych środowisk, gdzie praktycznie trudno rozeznać się w tym, co jest prawdą, co jest fabrykacją, w takiej, no, praktycznie postrzeczywistości i w tych chaotycznych czasach powrót właśnie do jakiegoś starożytnego oparcia, pewnika, nawet wyobrażenia o nim, daje poczucie stabilizacji, daje poczucie oddechu, daje możliwość zasymulowania leśnej kąpieli. Nawet jeśli mieszkacie w miejskiej dżungli, to jest ta wasza chwila zadumy, którą możecie sobie zaserwować w ciągu dnia. Właśnie muzyka Wardruny, w porównaniu może nawet z niektórymi zespołami, które podjęły ten wątek, jest dosyć mało spektakularna. Wymaga właśnie skupienia, zatrzymania się, wyciszenia, otwarcia na te bodźce, których wcale tak dużo nie ma, prawda? I w ten sposób jakoś, nie wiem, nawiązujemy kontakt z tym naszym starym ja. Kolejnym fenomenem Wardruny jest dla mnie to, że Selvik zrobił to w taki sposób z jednej strony właśnie bardzo ludowy, z drugiej mało jarmarczny. Nie ma w tym zespołu Mazowsze, jeśli wiecie o co mi chodzi. Nie ma w tym Korpiklani, nie ma w tym właśnie jakichś potupajców. Jest właśnie otwarcie się na naturę, na inny flow czasu, tego typu rzeczy. Kolejnym fenomenem jest to, że robi to na przecięciu dwóch pozycji. Pozycji akademika i naturszczyka. Jest w tym bardzo dużo emocji, bardzo dużo intuicji, ale nie jest to zupełnie wyciągnięte z kapelusza. Często Selvik konsultuje to, co robi, z specjalistami z danych dziedzin,
podróżuje, rozmawia z rzemieślnikami i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie ostatnia rzecz. Mimo tego, że w wywiadach za każdym razem podkreśla, że muzyka Wardruny to jest coś, co robi dla siebie, co przede wszystkim jemu ma dać satysfakcję, zadowolenie i tak dalej, że to jest muzyka, której po prostu brakuje mu z głośników, więc sam musi ją napisać, to mimo wszystko wychodzi z nią do ludzi, prawda? Jest w tym też taki walor popularyzatorsko-edukacyjny. Na przykład w trakcie serii solowych występów Einara Selvika artysta decydował się na przerywanie swoich występów prelekcjami, gdzie po prostu opowiadał o instrumentach, z których korzysta. Nadawał kontekst sagom, które będzie właśnie przedstawiał. I właśnie zbalansowanie, wyważenie wszystkich tych czynników przesądzają dla mnie o tym, że Wardruna wciąż jest nie tylko pionierem, ale liderem tej sceny. Projektem najbardziej kompletnym, najbardziej kompetentnym i najciekawszym. Ale może w końcu trochę o nowej płycie. Wardruna do tej pory wydała 3 duże płyty tworzące trylogię Runaliot oraz właśnie zapis tych quasi-live'ów nagranych na setkę w studiu przez Einara solowych występów. Jeśli przyjrzymy się trylogii, to możemy tam zauważyć wyraźną ewolucję brzmienia od właśnie nieco bardziej oszczędnych, ascetycznych, wręcz ambientowych początków do momentu, gdy to wszystko jakby zyskiwało trochę budżetu, powiedzielibyśmy, gdy dołączały kolejne instrumenty. Ten dźwięk, którym zespół operuje, stawał się coraz bardziej bogaty i właśnie z opowieści samotnego Skalda przy ognisku, który opowiada niesamowite historie o bohaterskich czynach, zmieniło się to w prawdziwą kapelę ludową. I tak jak trylogia opowiadała historię heroicznych czynów, głównie skupionych wokół tego, co boskie, Kwit Rawny jest otwarciem nowego rozdziału. Nieco skłania się w stronę tego, co ludzkie. Tytuł płyty oznacza Białego Kruka. To zresztą pseudonim, który Einar Selvik przyjął i posługiwał się nim na scenie przez długi czas. Mimo tego jednak nie jest to płyta osobista dla Selvika w tym znaczeniu, że opowiada o jakichś jego życiowych rozterkach, historiach, ale raczej czerpie właśnie z tych inspiracji, które skłoniły go do wybrania tego pseudonimu. Biały kruk, czy w ogóle białe zwierzęta, to bardzo ważne w kulturze nordyckiej symbole, które wysiada mi gardło. Fajnie jest mieszkać na osiedlu, gdzie nikt nie pali oponami, jestem pewien. Białe zwierzęta, które pojawiają się w kulturze nordyckiej, ale też w wielu innych kulturach na świecie, jako przewodnicy, jako posłańcy z świata duchowego do świata naszego, jako takie żywe mosty pomiędzy tym, co materialne, a tym, co transcendentne. Co w tym ludzkiego, zapytacie? No właśnie to, że mamy tutaj to połączenie. To, że właśnie niejako jako posłańców, jako istoty łączące te dwa światy, można też postrzegać muzyków, można postrzegać w ten sposób bardów, skaldów i tak dalej. Wreszcie zwierzęta te często łączyły się też z magią leczącą i tutaj połączenie jest chyba oczywiste. I ta sfera symboliczna wydaje mi się, że jest bardzo fajnie zrealizowana właśnie w sferze muzycznej. Kwit Rawn to Wardruna właśnie rozwinięta, jeszcze bardziej soundtrackowa, powiedziałbym. Chociaż nie posądzałbym tutaj pracy Selvika przy Assassin's Creed czy na przykład League of Legends jako jakiegoś znaczącego wpływu, to ta muzyka stała się jeszcze bardziej ilustracyjna, bardziej przystępna. I faktycznie mamy tutaj jeszcze więcej bogatych aranżacji, jeszcze więcej interesujących brzmień instrumentów ludowych, ale też sampli właśnie dźwięków natury, które cały czas jakoś starają się wyważyć te dwa światy, oddać ten dualizm i jakoś się połączyć. Pojawia się też chór i to jest dla mnie jeden mankament płyty, szczerze mówiąc, bo świetnie dla mnie brzmi to, gdy jeden z członków zespołu na przykład daje jakieś wezwanie, chór mu odpowiada. Tak na przykład już w takich momentach bardzo chóralnych, bardzo soundtrackowych, to robi się to właśnie troszkę już zbyt popowe, nawet dla mnie, gdy ja wolę to bardziej popowe oblicze Wardruny. Wiecie, to już jest takie za dużo wodotrysków, za dużo blichtru. Wróćmy do tego lasu, no zostawmy ten zespół Mazowsze tam, gdzie jego miejsce, nie? Poza tym jest to muzyka, którą Wardruna raczyła nas do tej pory. Wciąż jest to bardzo transowe, wciąż zespół raczej nie spieszy się z rozwijaniem utworów i czasami bardzo długo zbiera się do tych kulminacji, gdy wreszcie po 8-10 minutach hipnotycznego transu wszystko to zaczyna pięknie rozbrzmiewać i potem delikatnie osiada. I to wszystko sprawia, że płyta, te godzina 5 minut mija nam naprawdę o tak. Sporo rozmawiałem o tej płycie ze znajomymi w ostatnim czasie. Konfrontowałem nasze opinie, rozmawialiśmy o tej muzyce i nawet wśród osób, którym
podobała się ta muzyka. Wszyscy byliśmy zgodni co do jednego. Jasne, to jest troszkę bardziej soundtrackowe, może trochę bardziej nawet przebojowe w przypadku tych singli i tak dalej. Ale cały czas jednak jest to Wardruna. I Wardruna jako taka właśnie jest mało spektakularna, ale potrafi być bardzo absorbująca. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, że żeby docenić pełni walory tej muzyki, jasne, możecie ją sobie puścić w tle, ale dopiero wtedy, gdy potraktujecie ją jako takie, nie wiem, ćwiczenie medytacyjne wręcz, albo taką, nie wiem, chwilę dla was w ciągu dnia, to wtedy ujawnia ona swoje prawdziwe walory. I ta niespektakularność staje się jej bardzo, bardzo dużą siłą. Myślę, że jest to moja ulubiona płyta Wardruny spośród tych, które zespół zarejestrował jako zespół. Jeśli miałbym jednak wybrać swojego faworyta w ogóle z dorobku Einara Selvika, będzie to cały czas płyta Skald. Po prostu działa na mnie niesamowicie. Przywołuję tu też wspomnienia właśnie niesamowitego koncertu. Mam także po prostu, jak słyszę ten sam głos gdzieś tam niesiony poprzez ciemność rozświetlający salę w akompaniamencie jednego instrumentu, to jest najlepsza rzecz na świecie. Ale dla was być nie musi. Piszcie, jak podobał wam się ten album. Wiem, że było tu więcej trochę o samej Wardrunie niż o Kwitrawn, ale jeśli ten film właśnie podziała jako zachęcenie do muzyki zespołu tych, którzy wcześniej z Wardruną nie mieli styczności, to ja będę content. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się, mam nadzieję, że szybciej niż za tydzień i już za tydzień będzie jakieś porządne metalowe granie. Będzie podegrane na gitarach, zabębnione na bębnach i pokrzyczane do mikrofonu. Cześć!